Dzień dobry. Witam na wirtualnym spacerze po osiece. Mówią, że jeśli w ognisku zostanie wystarczająco dużo żaru, ono ponownie samoistnie zapłonie, dając ludziom ciepło i ogrzewając ich serca. Tak było i z naszą świetlicą. Popularny punkt skupu mleka zwany zlewnią mimowolnie stał się centrum życia naszej wioski. Ludzie kochali to miejsce i nie pozwolili mu umrzeć, bo miejscom noszonym w sercu nie daje się skonać. Włożyliśmy naprawdę dużo pracy i serca w to miejsce. Z placu zabaw korzystają dzieci nie tylko z Osieki, ale i z okolicznych miejscowości. Spotykamy się więc nie tylko w ramach projektów, ale i bez specjalnego powodu. Każdy pretekst, by porozmawiać z sąsiadami, jest dobry. Liczy się chęć. Okazja sama się tworzy. Możliwości i wzorców do naśladowania jest wiele. Młode, chłonne umysły. Najważniejsze, że nie przy telefonie, nie przy tablecie i nie w internecie, a przy drugim człowieku. Staramy się wdrażać w różne dziedziny sztuki. Chętnie uczymy się i korzystamy z doświadczenia innych. W ten sposób przyjaźń międzywioskowa kwitnie. Jedni chcą dawać, inni chcą brać. A wytrwałość popłaca, bo to podstawa sukcesu. Bez względu na wiek i wykształcenie, gdy się bardzo chce, to wszystko można. Trzeba tylko odwagi, by spróbować. Jest też chwila na miłe spędzanie czasu. Każdy człowiek jest inny i każdego co innego interesuje, ale spędzony wspólnie czas nie ma wymiernej wartości. Odpoczynek i relaks też są ważne. Ile osób, tyle sposobów patrzenia na świat. Ile myśli i oczu, tyle pomysłów na ukazywanie piękna tego świata. Będziemy z sentymentem wspominać po latach, ile w nas było chęci wyrażenia siebie i swoich zainteresowań, jak wiele piękna i detali dostrzegamy w otaczających nas ludziach i świecie, co jest szlachetne i co stanowi dla nas prawdziwą wartość. Zapraszamy do Osieki. Tutaj naprawdę czas płynie w innym wymiarze.